Witam wszystkich, jestem Nowika, bardzo mi miło, jestem lekko stremowana, jeszcze tutaj dostałam jakieś dużo urządzeń, mam karteczki, muszę się nimi posiłkować. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, ja przyznam, że długo się wahałam, czy to zaproszenie przyjąć, bo tak naprawdę nie znam się bardzo dobrze, aż tak wnikliwie na prawie autorskim, jak przypuszczam pozostali prelegenci, natomiast pod pewnym naciskiem jednak uległam i zdecydowałam się zaprezentować, chciałam mówić Państwu, ale właściwie będę mówiła Wam chyba, Wam swój punkt widzenia na sytuację artystów w Polsce na tle nieustającej debaty o wolności i ochronie praw autorskich. Od razu zaznaczam, że wszystko to, co powiem, będzie dotyczyło artystów alternatywnych, niszowych, a nie sektora komercyjnego. Tam powstają produkty, my tworzymy raczej projekty, projekty muzyczne, dzielimy się ze słuchaczami tym, co nas pasjonuje, tym, co jest dla nas autentyczne, płynące prosto z serca. Ja zajmuję się muzyką od około 15 lat, interesuję się od dziecka. Zmiana na rynku muzycznym na przestrzeni tych lat, a szczególnie w ostatnich 3-4 latach, no jest tak dynamiczna, właściwie przeszła nawet moje oczekiwania, mimo tego, że sama pracowałam w wytwórni fonograficznej, mimo tego, że sama staram się to wszystko śledzić. No i przyznam, że sama po doświadczeniach z moją ostatnią płytą Hard Times, która ukazała się w 2013 roku, troszkę tak straciłam wiarę w sens dalszego tworzenia. Sytuacja artystów za mojego życia nigdy nie była tak trudna. Świat dostał strasznego przyspieszenia i też takiego lekkiego zblazowania. Nikt nie ma czasu teraz delektować się muzyką, bo słuchanie muzyki oznacza pewne zatrzymanie, a my chcemy być cały czas w pędzie, chcemy przeskakiwać z kanału na kanał, z piosenki na piosenkę, z klipu na klip. I to jest bardzo smutne, ale prawdziwe i obserwuję to również u siebie, więc absolutnie tego nie krytykuję. Ostatnio pewien dziennikarz krakowski zadzwonił do mnie z prośbą o opinię, o wypowiedź na temat serwisów streamingowych i był niezwykle zdumiony, dziennikarz muzyczny dodam, i zapytał, no ale jak to, ja słyszę zewsząd, że artyści tak naprawdę z tego nic nie mają. Mówię o serwisach streamingowych typu oczywiście Deezer, Spotify, Wimp. I to dowodzi jakby bardzo, bardzo niskiej świadomości obecnej sytuacji na rynku muzycznym, tej muzyki właśnie alternatywnej i niszowej. Wydaje mi się, że wiedza na ten temat takiego przeciętnego, acz inteligentnego odbiorcy oparta jest na mitach, które coraz rzadziej przystają do rzeczywistości. I zanim nawiążę do prawa autorskiego, chciałabym te mity przedstawić. O, dziękuję. Tak będzie mi lepiej. Pierwszy mit. Muzycy to tacy ludzie, którzy na co dzień właściwie nie mają nic do roboty. Po koncertach balują, na próbach palą papierosy, chodzą na bankiety, pokazują się w telewizji śniadaniowej. No na pewno byłoby fajnie, ale tak nie jest w przypadku grupy, do której się odnoszę. Ci artyści to również twórcy, sami komponują swoje utwory, najczęściej sami również piszą do nich teksty, sami zajmują się produkcją. Nagranie całej płyty to proces twórczy, który zajmuje takim artystom od mniej więcej rok, dwa. No są tacy, którzy robią to latami oczywiście, ale tak średnio. Mało tego, artyści ci często zdani są sami na siebie, muszą wykonać naprawdę ogrom pracy, żeby w ogóle przebić się w tym całym muzycznym gąszczu. Prowadzą swoje profile na Facebooku, Twitterze, SoundCloudzie, MixCloudzie i naprawdę nie robią tego dla zabawy czy zabicia czasu. Po prostu bez tych profili dziś praktycznie nie istniejesz. Dziś, kiedy też nie możemy pokazać się w telewizji w sposób należyty, w sposób odbiegający od małpowania w telewizji śniadaniowej, czy pokazywania się na napisach zamykających show Kuby Wojewódzkiego.
Dziś, kiedy radia też nie za bardzo chcą nas grać, właściwie został nam tylko internet. A bycie aktywnym na wszystkich profilach to często jest praca na pół etatu. Drugi mit. Artysta, muzyk podpisuje kontrakt z wytwórnią, która przynosi mu upragniony sukces. No cóż, złote czasy wytwórni płytowych dawno już minęły, a naprawdę były złote. Sama przez 4 lata pracowałam w jednej z nich, więc dobrze coś na ten temat wiem. Dziś ze zrozumiałych względów wynikających ze spadku sprzedaży i ogólnego kryzysu wytwórnie inwestują tylko w to, co przynosi zysk. Mają za mało pracowników, więc działania promocyjno-marketingowe są niezwykle rutynowe. Każdemu artyście, który radzi się mnie, a takich artystów, uwierzcie, jest naprawdę sporo, którą wytwórnię wybrać, do kogo to wysłać. No ja tak w ogóle najczęściej troszkę załamuję ręce, bo jest ciężko, ale oczywiście staram się nie podcinać im skrzydeł. Natomiast mówię tak, wybierajcie taką wytwórnię, która zapewni wam dobrą dystrybucję. Dystrybucję nie tylko w sklepach, nie tylko w Empiku, ale również w serwisach streamingowych i w sklepach z plikami MP3. Bo tak naprawdę całą pozostałą robotę i tak będziecie musieli wykonać sami. Nikt tego za was po prostu lepiej nie zrobi. Dodatkowo wytwórnia jest zainteresowana artystą w chwili wydania płyty, singla, albumu. Później ma już kolejne wydawnictwa, trochę jak u lekarza. I następny, proszę. Także 2-3 lata pracy, rok, a później zainteresowanie, 2-3 miesiące zainteresowanie wytwórni. Taka jest mniej więcej ta relacja. Kolejny mit. Artysta wchodzi do studia na sesję nagraniową, kręci teledysk i wyrusza w trasę koncertową. Piękna bajka, ale nieprawdziwa. Dziś artysta wszystko robi po kosztach. Szuka znajomych, którzy mu okazyjnie pomogą ze studiem. Szuka młodych reżyserów teledysków, którzy będą chcieli się wypromować i zrobią mu za darmo teledysk. Szuka młodych projektantów, którzy go ubiorą, bo będą też chcieli gdzieś tam się pokazać. To jest taka niesamowita w ogóle wymiana między tymi młodymi talentami z różnych dziedzin, bo po prostu nie ma innej możliwości. Artystów po prostu nie stać na to, żeby zapłacić w tej chwili za teledysk grube pieniądze. Od razu przypominam, że oczywiście mówię o tym sektorze będącym nieco bardziej na uboczu tego mainstreamu. No i właśnie, poza tym uzyskanie dofinansowania ze strony państwa lub sponsorów jest dziś niezwykle trudne i to jest temat właściwie na osobny panel, więc tego wątku już, pozwolicie, nie będę rozwijać. Argumenty o słabej sprzedaży płyt często odpierane są hasłem, że dziś artysta zarabia na koncertach. Świetnie, o ile jest to wykonawca na tyle popularny, że na jego koncertach jest gwarantowany tłum, nie wiem, artysta typu Dawid Podsiadło. Natomiast gorzej, jeśli jest to 100-300 osób, a klub raczej zapłaci jedynie wpływy z bramki, czasami nawet tymi wpływami chce się podzielić. Więc często jest tak, że jak ktoś jest liderem swojego zespołu, tak jak ja na przykład, i mam ze sobą czwórkę muzyków, no to im muszę zapłacić, no bo jaki oni mają interes w tym, że będą promować hasło Nowika i moją płytę. No i często jest tak, że ja na takim koncercie nie zarabiam nic. No takie są realia, a nawet zdarzało się w okresie takim mocno promocyjnym, że trzeba było coś dołożyć, bo chcieliśmy mieć dodatkowe fajne wizuale, coś po prostu dodatkowego, coś ekstra. Kolejny mit. Płyta błyszczy w Empiku, ludzie ją kupują, a artysta zarabia. No, o tym micie można mówić najdłużej, ale znów to jest bardzo szeroki temat. Omijam więc wątek Empiku, poza suchą informacją, że za ekspozycję w Empiku trzeba naprawdę czasem słono zapłacić, a wielu tytułów Empik w ogóle nie zamawia, albo gdzieś one gdzieś zalegają w jakichś magazynach i trzeba naprawdę się natrudzić, żeby płytę swojego ulubionego, niszowego artysty czasami tam kupić.
Bardziej drastyczna zmiana zaszła jednak w samym podejściu do nabywania muzyki, a raczej zaniku tego instynktu, bo muzykę coraz częściej dostajemy za darmo. Jeszcze w czasach, kiedy ukazywał się mój album Love Finder, czyli w 2010 roku, żeby legalnie posłuchać nowej płyty swojego ulubionego artysty, musieliśmy jednak do tego empiku pójść, gdzie najczęściej dowiadywaliśmy się, że tej naszej płyty nie ma. Trzeba było za nią zapłacić 60-70 zł za zagraniczną, 30-50 za polską. Trudno się więc dziwić, że dziś, kiedy każdy artysta ma jakiś wycinek swojej twórczości na YouTubie, a całość na serwisach streamingowych typu Deezer, Spotify czy Wimp, mało komu chce się jeszcze uskuteczniać wycieczki do Empiku. Trudno się ludziom dziwić. Sama obserwuję to po sobie. Ja nigdy się nie spodziewałam, że mój wielki regał z płytami kompaktowymi zbieranymi przez lata będzie głównie służył jako mebel, który się kurzy. Wszystko po prostu mamy w swoich komputerach, więc ta zmiana naprawdę jest bardzo, bardzo radykalna i bardzo dynamiczna. No i teraz najsmutniejsza prawda, bo właśnie większość osób tej muzyki słucha na YouTubie i tych rzeczonych serwisach. Natomiast na wyświetlaniu tych klipów i odsłuchiwaniu plików w serwisach streamingowych zarabiają tak naprawdę tylko ci, którzy osiągają bardzo wysokie statystyki, statystyki milionowe. Dla porównania, bo pewnie wiecie mniej więcej, ale tak, czas, już? Czas mija, tak. Dobrze, to już nie mówię dla porównania. A ja myślałam, że będzie za mało. Dobrze, to teraz będę starała się skrótowo. Ale czy chociaż dwie minutki? Trzy? No dobrze, co więcej, artyści są bardzo niedoinformowani, jeśli chodzi o te wszystkie regulacje między YouTube'em, między ZAX-em i tak dalej. Doczytałam się na przykład dziś o zmianach w rozliczeniach między ZAX-em, artystami, a platformą Google, do której należy YouTube. Nie dość, że opłaty będą niższe, nie dość, że opłacie będą podlegały tylko od utwory zgłoszone dodatkowo. To będzie specjalne jeszcze zgłoszenie, że jak coś zamieszczamy na YouTubie, musimy jeszcze w ZAX-ie ten fakt dodatkowo zgłosić. No to jeszcze okazało się, wynagrodzenie twórcom będą przynosić tylko te obejrzane, bo to chodzi oczywiście o obejrzane reklamy, które poprzedzają teledyski, tylko te reklamy, które są obejrzane w całości. Nie muszę chyba komentować tego faktu, bo mało kto z nas, chyba że przez przypadek, bo się gdzieś zagapimy, to oglądamy reklamy w całości. Mając to wszystko, no dobrze, to jeden w takim razie, jeden wątek opuszczę, chociaż chciałam też powiedzieć o opłacie od czystych nośników. Jest to teraz taki gorący temat, ale to już może w takim razie zostawię, bo muszę do jakiejś puenty dojść. Kolejny mit. Piosenki artysty można usłyszeć w radiu, tantiemy spływają, a artysta znów może nic nie robić. Komercyjne radia w Polsce ślepo podążają za badaniami, radia niszowe upadają. To znów jest bardzo szeroki temat. Ja od lat pracuję w kolejnych stacjach, które próbują być inne od reszty. Niestety historia pokazuje, że na naszym rynku nie może sobie spokojnie egzystować taka stacja, która może nie przyniesie kokosów, ale przyciągnie zapatrzonych w internet młodych, poszukujących odbiorców. No i tak wygląda ten niezbyt różowy obraz z mojej perspektywy. Coś, co obowiązywało kiedyś, jest już nieaktualne tak naprawdę. No i teraz mam taką wizję utopijną, no bo oczywiście jeśli chodzi o dotarcie, ja wydałam swoją płytę z własnym sumptem, specjalnie chciałam zachować prawa do wszystkich utworów, bo tak optymistycznie wierzyłam, że wtedy jak ktoś będzie brał moje utwory do reklamy, do filmu, no to wtedy jakby cała kasa spływa dla mnie, nie muszę się nią z nikim tak naprawdę dzielić. Ale okazało się, że żeby te utwory gdzieś zamieścić, to tak naprawdę trzeba mieć dojścia, trzeba wiedzieć, kto gdzie to wsadza, kto gdzie to lokuje. To nie jest tak, że wszyscy słuchają wszystkiego i po prostu zgłaszają się, pani Nowiko, piękny utwór, chcemy go wykorzystać w reklamie. Tak to niestety nie wygląda. Jest oczywiście publisher, ale niestety z publisherami artyści mają kiepskie doświadczenia i najczęściej chodzi o podział. Znaczy musimy dodatkowo swoje ZAX-y po prostu komuś oddawać, dzielić się nimi, a naprawdę te tantiemy to już jest dla niektórych podstawowe źródło utrzymania, więc często nie warto. No dobrze, tutaj już szybciutko idę. No dobrze, więc biorąc pod uwagę to, co dziś powiedziałam,
strasznie na tym tle irytuje mnie, kiedy czytam o ściganiu fryzjerów, nalotach na DJ-ów w klubach, ściganiu internautów udostępniających za darmo pliki muzyczne. To są smaczne kąski nawet dla telewizyjnych programów informacyjnych, a mało kto tak naprawdę interesuje się tymi nowymi realiami, w których przyszło żyć i tworzyć artystom. A ja jako artysta nawet chcę, żeby ten fryzjer puszczał tą moją płytę. To tak naprawdę działa, to jest, no nie wiem, tutaj akurat na korytarzu wpadłam w taką ostrą debatę na ten temat, obiecałam nie ciągnąć, więc też nie ciągnę tematu fryzjera. Obrońcy, bo ja po prostu miałam taką idealistyczną wizję, że to właśnie moje stowarzyszenie, że to stowarzyszenie mogłoby mi pomóc, ZAX mógłby mi pomóc w dotarciu właśnie do tych producentów reklam, do tych osób, które zajmują się filmami. Tylko tu trzeba naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo dużej pracy i to jest naprawdę wizja mocno utopijna. Więc obrońcy praw autorskich powinni nie tylko egzekwować, ale również wesprzeć artystów w dotarciu do źródła możliwego dla nich zarobku. Szukać sposobów, jak ich motywować. Jeszcze mam taką jedną puentę, ale gdzieś się zgubiłam. O, wiem. Ostatnie, naprawdę. Alternatywna i elektroniczna scena muzyczna, według mnie, w Polsce nigdy nie była tak ciekawa i rozbudowana. Naprawdę cieszy mnogość coraz lepszych projektów muzycznych, coraz wyższy poziom produkcji i kompozycji. Cieszy mnogość festiwali, które nie mają nic wspólnego z Opolem czy Sopotem, tylko wpisują się w mapę europejskich festiwali. Martwi jednak, niepokoi mnie przyszłość, bo zderzenie tych bardzo młodych często twórców z rzeczywistością może spowodować poważny kryzys twórczy i zostanie nam tylko świetnie zarabiająca na siebie papka serwowana przez komercyjne media. To może daleko idąca teza, ale być może jeśli nic się nie zmieni, to za 10 lat nie będzie czego chronić poza twórczością naszych dinozaurów. Chodzi więc nie tylko o ochronę praw według mnie, ale ochronę młodych talentów i pasję, której nie wolno zabijać. Dziękuję.